kör på Vojens första kvalet. David från ett hit. Ja, det är Hans Andersen som återigen tar starten. Andreas Jonsson, Saifudinov täppte till, men Andreas vänder till. Men Saifudinov, oj 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 oj. Aj aj aj. Herregud. Och ödet på andra sidan. Andersen far över. Saifutinov, ja, han står på tvären där och Hans har ingenstans att ta väg utan... Aj. Och helt sonika så flyger rakt över sargen där. Hur vårdslöst är den där ingången från Saifutinov? Ja, alltså visst det är tufft han går in där, men det där är normalt man går in där, men där han kör fastna i marmen så han tappar ju balansen där samtidigt. Ja, men, och Andersen ihop. Urwana na wyjściu z pierwszego łuku kolejnego okrążenia opanował to i odskoczył na kilka dodatkowych metrów Rempale. Natomiast pokazuje Cierniak, że tutaj chyba w takim gronie będzie się ścigał w innej lidze. Teraz z kolei kłopoty Błażykowskiego w tym samym miejscu, gdzie przed chwilą Orwat stracił na moment panowanie. Potężny wypadek. Złączyli się zawodnicy bydgoskiej Polonii na wejściu. Drugi łuk. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Pamiętajmy, że tutaj jest największa prędkość z całej procy, bo od motocykl rozpędza się wejściu w łuk. Nic się groźnego nie stało. O, widzimy tutaj. Nie obliczył dobrze Orwat, tak? Orwat w żółtym kasku. W żółtym Błażykowski. Nie Błażykowski, nie obliczył dobrze. Nie obliczył dobrze tutaj. Tu już miał problemy na wyjściu z tego łuku. On przymknął gaz jeszcze. Tak. Orwat delikatnie przymknął gaz. Nie wiem, czy czekał na kolegę. Czy po prostu taką technikę przy wejściu w łuku sobie... O, widzimy tutaj, patrzy na niego, widzimy lekko dwa razy przymknął gaz, czyli można powiedzieć lekko zwolnił. Nie spodziewał się tego prawdopodobnie zawodnik jadący z tyłu i ta różnica prędkości się po prostu zrobiła dużo większa niż było w założeniu. Stąd... A jak byś miał się domyślać, dlaczego tak zdecydowanie, bo to było widać wizualnie. Więc lepiej jest zawsze z czwartego. No zobaczymy tutaj Emila, czy zrobił jakieś korekty w swoim motocyklu, żeby lepiej wyszedł pod taśmę. Saifudinov w żółtym, w czerwonym Miedziński, w białym Czaja i w niebieskim Kamil Brzozowski. On jest przy ogrodzeniu, patrzą na zamki poszli i teraz co robi Emil? Na razie wywozi Adriana Miedzińskiego, wypycha, skorzystał na tym wszystkim Czaja. Na razie jest, proszę Państwa, ależ ominęli, jakby tam stała gdzieś na bocznicy furmanka z węglem. Tak ominęli, ach, jaka fatalna historia. Saifudinov. Przejechali Emila, Boże. Coś... No patrzmy, co tutaj się działo, dowieziony do samego płotu. I tutaj przez... Brzozowski przez niego przejeżdża, ale przez nogę. I jeszcze o drugą nogę zahacza w białym kasku jadący Artur Czaja. No fatalna historia, przesadził tutaj Adrian Miedziński. Zostawił już tutaj Emilowi tak, że można było... Można było zostawić, praktycznie gdyby ten obrys kierownicy przedniej, to z prawej strony było miejsce na 4 żyletki, a z lewej na 2. To podobna sytuacja jest jak w pierwszym biegu. No, Adrian w pierwszym biegu został przez Grigoryja, przez Lagutę troszeczkę tak uderzony. I ależ fatalna historia, po piszczelach, po kolanach. To ostatnie uderzenie to akurat mogło mieć tutaj najmniejszy wpływ, ale mamy dramat. Mamy dramat rosyjskiego zawodnika. Niedobrze. No. Jarek Pabijan tutaj, fotograf, głową kiwa, więc coś tutaj już jest niedobrego. No jeśli Kamil Brzozowski, no on też na pewno miał mocno rozszerzone źrenice, kiedy przejeżdżał tutaj po Emilu, no ale cóż było zrobić, taki jest sport żużlowy. Mnie bardziej zajmuje tutaj rozważanie na temat, tu kończyła się banda i kiedy skończyła się ta dmuchana banda, no nie pozostawił Adrian Miedziński tutaj w zasadzie szans. Jaka będzie decyzja? Kolejna decyzja, żółty wykluczony. Żółty? Tak jest, to jest kolejna decyzja.
No i o ile mieliśmy tutaj z Robertem Kościechą, proszę Państwa, wątpliwości w sytuacji wykluczenia Artura Czai, że to była taka sytuacja stricte 50. Zawodnicy pokazali bardzo ładny bieg. No i na to czekamy, bo to przełomowy może być bieg dla tego spotkania. Jeśli wygrają gospodarze, jeśli wygrają 5-1, to tutaj jeszcze do samego końca 13 nas będzie w niepewności rywalizacja Kniźmian i Łodzian. Borys Miturski rozrzuca całą stawkę zawodników, napędza się po zewnętrznej Kościuk. Przy krawężniku jedzie Suchecki, ale na razie Łodzianie niespodziewanie, kapitalnie! Oj. Fatalnie wyglądający karambol. Bardzo niebezpieczna sytuacja, to jeszcze nie wyłączył się motocykl Jakuba Jamroga. Fatalnie. Naprawdę, to wszystko wyglądające i bardzo mocno bandę uderzył Borys Miturski. Tak, i właśnie w tym momencie rozleciał się silnik. Zdecydowane prowadzenie, tutaj właśnie widzimy, wyrzuciło motocykl Miturskiego i tutaj najgorzej na tym ucierpiał Jakub Jamruk, który z całym impetem uderzył już za tą dmuchaną bandą. Miejmy nadzieję, że nic się chłopakom nie stało. Na pewno się poobijali. Tutaj właśnie widzimy, na szczęście Jakub Jamruk nie uderzył. Nie uderzył też w Miturskiego, ale co najważniejsze, że ta brama się otworzyła. Na pewno dużo pomogła i zaamortyzowała to uderzenie, aniżeli na parę metrów dalej na prostej. Żadnego wyjścia nie miał Jakub Jamruk. Tutaj zaoszczędził, no można powiedzieć, kolegę. No i tutaj zobaczmy, jak dużo szczęścia miał jadący w kasku czerwonym Norbert Kościół. Ten koziołkujący motocykl mógł go po prostu ściąć. Ale tutaj wszystko źle wygląda, jeśli chodzi o Jakuba Jamroga. Jeszcze to uderzenie głową o bandę, bo tak bardzo głowa była ponad bandą. Sytuacja. Tutaj jeszcze będziemy widzieć dużo szczęścia. W całym tym nieszczęściu miał Jakub Jamruk. On ten motocykl przyjął te pierwsze uderzenie, uderzył w ten słupek, wyjazd tutaj od polewaczki. Naprawdę trzymajmy kciuki tutaj za chłopaków, bardzo niebezpieczna sytuacja. Tutaj widzimy właśnie, jak przerzuciło motocykl Miturskiego. Praktycznie tutaj jemu nie powinno się nic stać, najgorzej ucierpiał.